wam się podoba impreza? Super. Dlaczego? No bo można spotkać wielu ludzi, których się ogląda i nie widzi się na co dzień. Jak ich oglądasz, to ich widzisz na co dzień. No tak, ale na żywo to jest zupełnie coś innego. A tobie dlaczego się podoba? Albo i nie? Przyszłam głównie dla siostry, ale no jest dosyć dobrze zorganizowane. Chociaż tłumy, które chodzą za niektórymi youtuberami, są niesamowite i aż wprawia mnie to w szok lekki, ale... Ty nie oglądasz na co dzień? Nie wszystkich, raczej przyszłam dla siostry. Oczywiście niektórych znam i o niektórych ona mi powiedziała. A kogo ty najbardziej lubisz? Trudno powiedzieć, bo oglądam większość tutaj ludzi, którzy tutaj są i trudno mi jest wybrać. To trzy najlepsze osoby. Nie, nie potrafię, naprawdę. Bardzo fajnie, podoba mi się. Dlaczego? Jest bardzo ciekawie. Tak? Co jest ciekawe? Turnieje w różne gry. Odciąłeś mu głowę. Co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało La Phoenix. Kogo najczęściej oglądasz? Jay Dobrowskiego. Czy przyszłaś dlatego, że miałaś wejściówkę za darmo? Tak. Ty masz mikrofon. A cię zupełnie temat nie interesuje? Nie, interesuje, jest bardzo ciekawie. Czyli na przykład co jest ciekawe? No na przykład to, jak się małolaty rzucają na stół. I... Ty byś się rzucała, gdybyś była małolatą? No pewnie tak. Jednak je rozumiesz. Jestem młodsza, no mogę zrozumieć. Oglądasz YouTube'a na co dzień? Nie, ale mój kolega ogląda. W ogóle żadnych filmów nie oglądasz na YouTubie? Nie, oglądam od czasu do czasu, abstrahuję i... Przewracające się modelki. Tak, przede wszystkim. Tak myślałem, dziękuję bardzo. Dzięki. Tutaj mamy idealną kandydatkę do wywiadu. Jak ci się podoba Orange Video Fest? Bardzo. Dlaczego? Jezu, ja się nie przygotowałam. Ale to możesz zgłosić nieprzygotowanie. Zgłaszam nieprzygotowanie, ale no, że można się spotkać na żywo z ludźmi, których się ogląda przez tą szybkę. Kogo oglądasz przez szybkę? Wszystkich. Ale nie kłamać. No, abstrahuję, to chyba każdy odpowie. Tylko abstrahuję. Tak, tylko dla nich przyszłam. Bardęgę oglądasz? No, zdarza się. A jednak, czyli kogoś jeszcze oprócz abstrahuję. Ale tylko tą dwójkę, moi ulubieni. Tylko dla nich przyszłam. Generalnie bardzo mi się podoba organizacja, że jest faktycznie bardzo profesjonalnie zorganizowane i z ochroną, i tutaj z wystąpieniami, i z tym, że jest wszystko faktycznie tak tip-top. To jest super i to widać, że jest dobrze zorganizowana impreza. Nie jest wszystko dobrze zorganizowane. Nie jest. Ale ci zapewnić. No w porządku, ale z perspektywy widza i tak osób, które tutaj są, no to wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku. Ale jest lepsza impreza, lepiej zorganizowana w Polsce, jeśli pod względem organizacji. Nie mówię pod względem kontekstu, bo jest zupełnie inny. Się nazywa Intel Extreme Masters. Byłeś? Nie, nie byłem, dlatego się nie wypowiadam. Nie mam porównania po prostu. No jedź w następnym roku. W porządku. A co ci się najbardziej podoba na Orange Video Fest? Bardzo mi się podobają generalnie wykłady, które się odbywają dla osób tutaj zaproszonych, dla gości, dla youtuberów. Na przykład teraz był wykład Mateusza Grzesiaka. Naprawdę super i merytorycznie i ciekawie. Także no naprawdę te wykłady dodatkowe dla gości są... Jak dla mnie super. A tobie co się najbardziej podoba na Orange Video Fest? To samo, T-Volt. No i 5 sposobów na. A który najbardziej sposób lubisz? Klamera. Czyli? Słucham? To jest liczbowo, cyfrowo? 4 bodajże. Dziękuję bardzo. Proszę.